W tym modelu postawiliśmy tak naprawdę na 4 najważniejsze rzeczy. Pierwsza to jest design telefonu, jego wygląd. Może powinna powiedzieć na końcu, bo takie trzy te najważniejsze, na które pierwsze się nam rzucają w oczy, jak włączymy nasz telefon, to Blink Fit, czyli ten nasz aktywny wyświetlacz, aktywne okienka, które możemy uzupełniać ten content, czyli najświeższe wiadomości z naszego Facebooka, z najświeższych najświeższe informacje ze świata mody, muzyki, biznesu, polityki, tego, co mnie na co dzień najbardziej interesuje. Co ciekawe, nawet wybierając którąś z rzeczy, z aplikacji tych moich żywych, które mnie zainteresowały, wracając, ja jestem dalej na tym ekranie, także nie muszę przewijać go od początku, jeśli jestem gdzieś pod koniec tej listy. Druga rzecz, ta najważniejsza, na którą postawiliśmy w tym modelu, to jest Boom Sound, czyli świetnej jakości odtwarzacz muzyczny, ale tutaj już nie mam na myśli tylko Beats Audio, które włącza się na momencie, kiedy wkładamy słuchawki do telefonu, natomiast Beats Audio, które włącza nam się przy każdym odtwarzaniu muzyki, nawet bez słuchawek. Mamy tutaj dwa głośniki, one są tutaj umieszczone z przodu, także to jest to efekt stereo. Nie mamy głośników z tyłu, także jak kiedyś oglądaliśmy takie filmy gdzieś tam kręcone w Stanach Zjednoczonych, że ludzie chodzili z takimi właśnie odtwarzaczami gdzieś tam w słuchu, tego możemy się już pozbyć, zapomnieć. Jeśli idziemy na jakiś piknik przy okazji wiosennego spaceru, jeśli jesteśmy znajomymi i chcemy sobie gdzieś delikatnie włączyć muzykę, to mogę to zrobić, nie muszę podłączać do dodatkowych słuchawek, czy wygodnie sobie słuchać na przykład audiobooka jadąc samochodem, kiedy prowadzę, wystarczy, że mój telefon będzie leżał obok mnie. No i trzecią rzeczą, która jest nowa, to Zoe, czyli nasza nowość, jeśli chodzi o świat tej fotografii. W tamtym roku przy okazji premiery produktów HTC One XS i V pokazaliśmy jasną przysłonę, pokazaliśmy szybkie zdjęcia seryjne. Ale teraz znowu wzmocniliśmy te rzeczy. Przy zdjęciach seryjnych to nie są 4 klatki na sekundę, a 8 klatek na sekundę. Możemy dalej tych zdjęć zrobić aż 99. Wprowadziliśmy w tamtym roku możliwość robienia zdjęć w HDR-ze. Tutaj już wprowadziliśmy nawet możliwość nakręcania filmów w tym trybie HDR, czyli wtedy, kiedy nasze światło nie jest równe i kiedy potrzebujemy, aby dobrze było widać to, co jest za nami w tle i każdy szczegół. Czym jest Zoe? Zoe to są takie krótkie, 3-sekundowe filmiki, które pokazują nam te emocje, które towarzyszyły przy okazji robienia zdjęcia. Na razie może wyłączę. Tu mamy taką normalną funkcję, gdzie możemy wykonać zdjęcie, a tutaj przez przełączenie się w trybu Zoe mogę przez przyciśnięcie z pustu migawki nakręcić, tak jak widzicie, 3-sekundowy filmik. Dzięki temu moja galeria żyje i dzięki temu właśnie wiem, jakie emocje towarzyszyły przy okazji zrobienia tej fotografii. Mamy również tutaj coś takiego, tutaj wchodząc w ten świat Zoe, jak Zoe Highlights, czyli mamy możliwość zrobienia takich filmików, prezentacji z różnych wydarzeń. Zobaczcie też, jak fajnie wygląda nasze menu, nasz album. Te zdjęcia ożywają co i raz, pojawiając się w kolejnych odsłonach. Wybierzmy wydarzenia. Mamy dzisiejsze wydarzenie warszawskie i możemy teraz wybrać sobie możliwość odtworzenia filmiku. Tutaj również mogę wybrać sobie tryb, w jakim ten filmik będzie odtwarzany. Są połączone te wszystkie zdjęcia, filmy, to moje właśnie Zoe zdjęcia, czyli te 3-sekundówki w jedną prezentację multimedialną, muzyczną. Mogę sobie wybrać w każdym momencie, zmienić tryb, zmienić na inny. Mogę sobie również wybrać te zdjęcia czy filmiki, które zostaną umieszczone. Także nie muszę już prosić mojego kolegę informatykę, żeby zrobił to za mnie, tylko po na przykład świetnej imprezie albo jakimś spotkaniu. Telefon robi to sam, a potem na przykład mogę to od razu wrzucić na maila, na mojego Facebooka albo podzielić się tym dzięki Zoe Sharing.
mam taką możliwość takiego wysłania na naszą chmurę tego filmiku, gdzie nasi znajomi, przyjaciele albo nie wiem, biznesowi partnerzy mogą sobie go pobrać w ciągu 30 dni. Po tym czasie zostaje on skasowany. Także kolejna fajna rzecz, nie muszę zapychać mojego telefonu, nie muszę zapychać moim znajomym skrzynek pocztowych. No i wykonanie, to jest telefon zrobiony z jednego kawałka aluminium, bez żadnych dodatkowych jakichś krawędzi. Czas wykonania takiego telefonu to są 4 dni. Nie możemy tego procesu przyspieszyć przez to, że mamy tutaj właśnie specjalne chemiczne zastosowania, chemiczną obróbkę, którą w żaden sposób nie możemy zmienić. No i taka zmiana, tak? Już przestaliśmy tutaj mówić o aparacie i jego megapikselach, tylko mówimy o ultrapikselach. Mają być również takie informacje na wszystkich informacjach o telefonie, specyfikacjach. Myślę, że to troszeczkę zmieni światopogląd i podejście do rzeczy naszych klientów i sprzedawców, ponieważ gdzieś tam w tych takich informatorach nie będzie już używane te megapiksele. Ludzie się do tego przyzwyczaili, będą o to pytać. Tutaj nie możemy tak określić, ile megapikseli ma nasz aparat. Mówimy tutaj o ultrapikselach, czyli o podwójnej ilości pikseli w ramce naszej matrycy. Dzięki temu do niej dociera o wiele więcej światła, a na naszym obrazie może się zapisać więcej szczegółów. Obraz nie jest, nie widać tego ziarna, jest świetnie doświetlony i możemy na nim wszystko spokojnie odczytać. Może pokażę też kilka zdjęć, które wykonałam dzisiaj podczas dzisiejszego spotkania. Kilka takich zdjęć, gdzie możemy sobie zobaczyć zdjęcie wykonane w zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Widzieliście, że nie było tam dodatkowego światła, jedynie to światło z ekranu. Tutaj użyłam już lampy błyskowej, także widać i osoby, które tutaj siedzą i to, co znajduje się na naszym wyświetlaczu. Zoe, czyli ten krótki 3-sekundowy filmik. No i dodatkowe mnóstwo oczywiście trybów i tutaj też zdjęcie zrobione z największym zoomem. Też bardzo ostre, świetnie doświetlone, nie widać tutaj pikseli i nie rozmazuje nam się w żaden sposób obraz. No i tutaj dodatkowe tryby. Tu już możemy znaleźć je w większości telefonów. Tutaj nie musimy pobierać ich z marketu też, tylko możemy to wszystko zrobić w naszym smartfonie. Jeśli jesteśmy też w zasięgu Wi-Fi, to możemy pobrać tego naszego utworu tekst piosenki. Także jeśli mamy na przykład medialinka albo przejściówkę do HDMI, ja mogę ten tekst i tą wizualizację wyświetlić na ekranie telewizora i mogę się bawić ze znajomymi w karaoke. To wszystko z mojego telefonu, z utworu, które ja mam. Ale jest tak, to, które mogę po prostu pobrać z sieci.